Chwała Bogu. Szósty werset. Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich, dałeś mi dziedzictwo tych, którzy się boją imienia Twego. I ostatni. Tak będę opiewał imię Twoje na zawsze. I śluby moje będę śpiewniał, spełniał codziennie. Jakie to piękne. Znając, że ten Bóg, który zrobił dla nas wszystko, tak Dawid to widział. I ci, którzy śpiewali ten psalm, oni wiedzieli, że ten Bóg, który obiecał, on zawsze wykonuje. I każdy chętnie śpiewa tego psalmu do swego Boga, że tak, będę śpiewał. Spełniał śluby codziennie. Codziennie. Pierwsze Piotra. Trzy dwadzieścia. Które niegdyś były nieposłuszne. Gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ona jest obrazem chrztu, który teraz i was zbawia, a jest nie pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który wstąpił na niebiosa, siedzi na prawicy Bożej, a poddani mu są aniołowie i zwierzchności i moce. Tutaj użyte te słowo, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie. W innych tłumaczeniach to słowo prośba użyte jak obietnica. Prośba, obietnica, to coś takiego niesamowitego, kiedy człowiek chce, potrzebuje mieć te sumienie, te dobre sumienie. Chce przebywać w Bogu i prosi o tym Boga, żeby Bóg jego w tym prowadził. To tak samo jak ten ślub. Ślub przed Bogiem dobrego sumienia. Każdy z nas popełnił ten ślub. Wykonuje ten ślub. Każdy z nas wstąpił w to. Każdy z nas narodził się na nowo. I otrzymał od Pana Boga dobre sumienie. Teraz tylko zostaje spełniać go codziennie. Przebywać w tej prośbie. W tej prośbie dobrego sumienia. Przebywać na tej skale. Na Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwe zbawienie. Zbawienie w Jezusie Chrystusie. Dawid w trzecim wersecie mówi, że wołam do Ciebie w słabości serca. Wprowadź mnie na skalę wyższą ode mnie. On tego pragnie. On rozumie, że sam z siebie on tego nie potrafi. Jest za mały. Jest człowiekiem. Z ciała i krwi. Ale kiedy będę przebywał na tej skale, kiedy sam Bóg weźmie w ręce, to nic nie zruszy jego z miejsca. Nic. W dniu dzisiejszym ludzie myślą, że no ale tutaj nie wytrzymałem, rozgniewał się. No tak ciężko było wstrzymać się, żeby nie rozgniewać się, żeby nie zezłościć się. Żeby nie obrazić się,
tak ciężko było. Nie, Dawid miał dużo wrogów. Każdy z nas, kto narodził się na nowo, ma sporo wrogów. Ma skorpionów, wężów, duchów podniebiesnych. Wszędzie. Jak człowiek jest pewny siebie, porażka. Taka skala bardzo krucha i wygląda jak piasek. Przychodzi doświadczenie i wtedy naprawdę człowiek zezłościł się, obraził się. Buzi ma nadmuchniętej i wygląda bezradosnej. Ale trzymać się tej skały, przybywać w tych ślubach codziennie. Radość Jezusa Chrystusa przybywa w sercu. Duch Święty napełnia. Człowiek wzrasta, przynosi owoce, cieszy się, raduje się. I z takiego człowieka pożytek mają inni. To dla innych jest budowaniem. To jest dla innych pociechą, radością. Z takim człowiekiem chce się przebywać. Temu, kto jest w Jezusie Chrystusie. Przybywać razem na jednej tej samej skale, w jednej tej samej myśli, w tym samym duchu. W duchu prawdy, w duchu świętym. Pamiętać to, trzymać się tego. Człowiek nie jest silny, jest słaby. Dawid był mocnym żołnierzem. Tylko dlatego, że wyznawał, że jest słaby. Tylko dlatego, że wyznawał, że jego siła jest w Bogu. Nie w jego rękach, nie w jego nogach, a w jego wspaniałym Bogu, wszechmocnym Bogu. Ten, który trzyma cały majestat. Ten, który wstrzymuje wrogów i ten, który ich po prostu traszczy tych wrogów w nic, w proch po prostu. To ten kamień, na którym można opierać się. W nim jest żywot wieczny. Tylko trwać. Razem, w jednej myśli, w jednym duchu, pocieszając, budując siebie nawzajem. Razem w Duchu Świętym, w jednej myśli jesteśmy siłą, ale pojedynczo, każdy ze swoją myślą, ze swoją siłą, ze swoimi ślubami, to będzie takie bardzo podatne dla wrogów, bardzo proste dla wroga. Wróg na takie czeka, kiedy można owieczki odprowadzić od trzodki i zniszczyć po prostu. Tylko tego czeka. Szuka i czeka. Dlatego potrzebujemy tego wspólnego, mocnego. Tej skały, która będzie trzymała. Mocno trzymała. Nie tylko w tym życiu, a na całą wieczność. Można wtedy chwalić Boga. Przebywać cały czas, wołając, śpiewając. Halleluja. Chwała Bogu. Niech Pan nas w tym prowadzi i wzmacnia. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.